Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, bardzo jesiennie, co zresztą widać, popatrzmy na te kolorowe liście, na tę przyrodę, która tuli się do snu zimowego po to, żeby odpocząć. Witam wciąż październikowo i proszę Państwa także różańcowo, bo jeszcze zostało nam kilka dni tegoż miesiąca, pamiętajmy o różańcu, zechciejmy ten miesiąc, tak powiem, różańcowy zakończyć honorowo. Jeżeli do tej pory komuś się nie udało, to niechaj spróbuje te właśnie kilka dni. Niech będzie okazją do tego, żeby ta próba była udana i żebyśmy weszli w nowy miesiąc, miesiąc listopad, także z różańcem, bo przecież ten miesiąc nowy już wkrótce rozpoczniemy, miesiąc listopad, to jak widzimy miesiąc naszych zmarłych, zresztą jesteśmy w takim miejscu na cmentarzu, parafialnym cmentarzu w Suwałkach przy ulicy Bakałażewskiej. Ale co to jest cmentarz? To jest właśnie, niektórzy mówią miasto, niektórzy mówią, że to jest miejsce wiecznego spoczynku. Proszę Państwa, wciąż podkreślam, cmentarz nie jest miejscem wiecznego spoczynku. Dlaczego? Dlatego, że my jako ludzie wierzący wierzymy w ciała zmartwychwstanie. A więc poprawne wyrażenie w tej materii, cmentarz, czyli miejsce doczesnego spoczynku. Przyjdzie czas, że właśnie my zmartwychwstaniemy, będzie to tak zwany czas ostateczny i wtedy połączymy się z ciałem, naszym ciałem, które tutaj właśnie na cmentarzu spoczęło, czy w swoim czasie spocznie, jeżeli mówiąc językiem Żeromskiego, nie roz zdziobią nas kruki wroni, bo różnie to może być, różne są nieszczęścia i o tym też trzeba pamiętać. No, ta refleksja jest bardzo trudna, ale kochani, właśnie jesteśmy w takim czasie, kiedy tego rodzaju refleksja musi nam towarzyszyć, bo zbliżamy się właśnie do miesiąca listopada, a miesiąc listopad to owszem miesiąc naszych zmarłych, miesiąc modlitwy za nich, miesiąc takiej życzliwości w ich intencji, ale też miesiąc zadumy. Miesiąc zadumy i miesiąc refleksji nad sensem naszego życia, nad jego przemijaniem. Przemija postać tego świata. Zresztą te obrazki, które widzimy, są one dowodem na to. Ci, którzy byli przed nami, odeszli do wieczności, oby tej wieczności szczęśliwie, w sensie duchowym, czy w sensie duszy. Ich ciało tutaj spoczywa i będzie spoczywało aż do, proszę Państwa, Dnia Zmartwychwstania, czyli jak powiedziałem, do Sądu Ostatecznego. Kochani, dzisiaj, jak wiemy, mamy już 23 października, 130 niedziela zwykła i ta niedziela, proszę Państwa, jest niedzielą taką szczególną, ponieważ jest to niedziela misyjna, 96. niedziela misyjna i taką niedzielę misyjną, a także taki tydzień, bo cały tydzień będzie takim misyjnym, ustanowił, proszę Państwa, papież Pius XI w roku 1926, a więc 96 tydzień. Jak każdy tydzień, czy różne tygodnie, czy tydzień kultury, czy tydzień jakiś tam jeszcze inny, mają swoje przesłania, mają swoje hasła. I ten tydzień, który rozpoczynamy, ma także swoje hasło: bądźcie moimi świadkami. Tego od nas Chrystus domaga się, żebyśmy byli Jego świadkami, jako właśnie misjonarze, jako misjonarki. No właśnie misjonarka to ten, który głosi Chrystusa, ten taki rasobek, to się mówi misjonarz, który wyjeżdża gdzieś daleko na inne kontynenty, do krajów trzeciego świata i tam mówi o Chrystusie. Ale misjonarz nie tylko ten, który mówi o Chrystusie, nie tylko ten, który głosi Chrystusa, który czyta Ewangelię, czy który tę Ewangelię przekazuje jako nowinę o zbawieniu, jako dobrą nowinę. Misjonarz to także fachowiec, proszę Państwa, bo ci ludzie to są często ludzie chorzy, ludzie głodni, ludzie nienauczeni, czy niedouczeni, analfabeci. Więc misjonarz czy misjonarka to owszem ksiądz, to owszem zakonnica, ale też lekarz, czy jakiś fachowiec, stolarz, czy jakiś tam jeszcze inny, który ma najpierw tym ludziom pomóc, najpierw trzeba zaspokoić ich głód, najpierw trzeba uleczyć ich rany, a potem dopiero trzeba mówić o Jezusie Chrystusie. Bądźmy misjonarzami, misjonarkami właśnie w tym czasie, który dzisiaj rozpoczynamy, a szczególnie w dzisiejszą niedzielę misyjną. Proszę Państwa, dzisiaj też wspomagamy oczywiście modlitwą misjonarzy, ale też będąc w kościele, zechciejmy wrzucić datek na tacę, będzie to właśnie takie materialne wspomożenie tych, którzy czekają na naszą pomoc. Owszem, misjonarze to także osoby świeckie, to są też osoby świeckie, tak zwani wolontariusze, którzy wyjeżdżają razem z księżmi, czy razem z zakonnicami, czy zakonnikami i oni też pomagają, oni też głoszą Chrystusa na swój sposób. Pomóżmy tym ludziom, oni czekają na naszą pomoc, owszem poprzez modlitwy, ale przede wszystkim, jak powiedziałem, poprzez właśnie ten dar serca, który możemy przekazać na tacę. Drodzy
Państwo, drodzy telewidzowie, gdy będziemy, chociaż gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a inni my gardzili, tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby modlić się, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak modlił się w duszy: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi czy zobożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu, daję dziesięcinę z wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Kochani, właśnie ten przykład, który daje nam Jezus Chrystus na dwóch osobach, na faryzeusz, na celniku, jest właśnie przykładem właściwej albo niewłaściwej modlitwy. My, jeżeli stajemy przed Bogiem jako ludzie modlitwy, to nie stajemy po to, żeby pochwalić się: Panie Boże, zobacz, jakim jestem dobrym księdzem, jaką jestem dobrą zakonnicą, jakim dobrym ojcem jestem, dobrą matką, dobrym pracownikiem, czy jakimś tam jeszcze innym dobrym człowiekiem. Proszę Państwa, Pan Bóg nas zna. Nie po to przed Nim stajemy w modlitwie, żeby pochwalić się, a żeby On pogłaskał nas po główce i powiedział: kochany człowieku, masz rację, jesteś cudowny, możesz być tylko gorszy, byś lepszym nie możesz być, byś tak osiągnąłeś właśnie doskonałość. Właśnie, nie chwalimy się jak ten faryzeusz: Panie, popatrz, ja daję dziesięcinę, nie jestem jak tamten, jak tamte, jak ci zdziercy, którzy krzywdzą ludzi. I potem ten drugi celnik, który nawet nie śmie oczu wznieść ku górze i mówi: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Kochani, Chrystus wyraźnie mówi, ten drugi został zrozumiany i tego drugiego ta modlitwa została przyjęta, a nie tego pierwszego. On pełen pychy, pełen zarozumiałości, a przecież pycha to grzech główny, mało tego, nie tylko grzech główny, ale pierwszy grzech główny. Dlatego, kochani, modląc się na cmentarzu, choćby właśnie w tym miejscu doczesnego spoczynku, módlmy się w pokorze i prośmy Chrystusa o to, żeby On przebaczył wszystkie grzechy tym, którzy przeszli do wieczności, i żeby także nam przebaczał, nam, którzy do tej wieczności, czy chcemy, czy nie chcemy, zmierzamy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się tydzień, który zakończy miesiąc październik, zakończy miesiąc różańca. Zostańcie z Bogiem.